Dziś ósmoklasiści zmierzyli się z językiem polskim podczas próbnych egzaminów organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, jutro czeka na nich matematyka, a w piątek język obcy. Trwające przez trzy dni od 17 marca próbne egzaminy ósmoklasistów rozpoczęły się tradycyjnie od języka polskiego. 18 marca na uczniów czeka egzamin z matematyki, a 19 egzamin z języka obcego. Udział w szkół w egzaminach próbnych jest dobrowolny, a jego przeprowadzenie ma służyć zapoznaniu uczniów z czekającym ich w maju właściwym egzaminem, który jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jak podaje CKF, arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdują się zarówno zadania zamknięte, jak i zadania otwarte. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa egzaminy podzielone na trzy dni są przeprowadzane w reżimie sanitarnym